Cześć, nazywam się Mirek Krzejowski, jestem programistą Java, JavaScriptu. Na co dzień pracuję w firmie Streamsoft, gdzie tworzymy długowieczne systemy ERP. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, co zrobiliśmy, co robimy, aby żyć w zgodzie z takim systemem przez długie lata. Na początek, co to są systemy ERP? Prowadzicie firmę, chcecie coś sprzedać, mówimy, potrzebujecie modułu sprzedaży. Żeby coś sprzedać, trzeba coś kupić, potrzebujecie modułu zakupu. Jak to kupiliście, musicie to gdzieś położyć, potrzebujecie modułu magazynu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych modułów jest o wiele więcej, radośnie one ze sobą rozmawiają. Dodatkowo są to systemy zintegrowane z różnego rodzaju aplikacjami zewnętrznymi, z bankami, z kurierami, ze sklepami internetowymi, z instytucjami państwowymi w różnych krajach. Są peresty, FTT, cuda, skill, no co na. Musimy się dostosować. Dodatkowo my jako firma dostarczamy pewnej bazowej funkcjonalności. Nasi partnerzy, którzy mogą sprzedawać nasze oprogramowanie, również muszą mieć możliwość dopisywania nowych funkcjonalności albo modyfikowania już istniejących. Dodatkowo, jeżeli klient ma u siebie zespół IT, też musi mieć możliwość dopisania czegoś, tak? No i teraz mówimy tutaj o ciągłym rozwoju. Nasz aktualny system napisany w technologii Delphi z Firebirdem ma już 20 lat, on jest w kwiecie wieku. Nasz system, który ma 8 lat, jest uważany za system młody, więc te systemy są naprawdę długo żyjące i można tam nieraz dostać w kość. I teraz co zrobić, tak? 8 lat temu dostaliśmy wyzwanie, panowie, znacie wymagania, znacie problemy aktualnego systemu, zróbcie to na nowo. Bardzo jestem ciekaw, co wy byście zrobili, jakie podejścia byście zastosowali, będzie szansa pogadać o tym na kuluarach. Co zrobiliśmy my? Na początku dzielimy się na dwa zespoły. Pierwszy zespół techniczny, który tworzy platformę programistyczną Next, czyli taki zbiór klocków do tworzenia aplikacji. Ci ludzie wiedzą, co to jest AspectJ, co to jest Dirty Checking. Oraz druga grupa, ludzie merytoryczni, którzy nie mają o tym pojęcia, ale wiedzą, co to jest faktura, co to jest magazyn. I oni tworzą jak gdyby funkcjonalności biznesowe, które możemy sprzedać. Z technologii bierzemy bazę relacyjną, wspieramy aktualnie Oracle, Postgresa, bierzemy jakiś standard ze świata Java, Spring, Hibernate, JBoss. Jakaś dynamika drugiego, dowolny interfejs użytkownika, zaraz powiem dlaczego. Także nie ma szału, można powiedzieć. Ale to nie jest tak, że bierzemy tylko technologię z Java. To, co jest słabe albo to, czego nie ma, piszemy sami. Tutaj widać te niebieskie elementy. Również widać, że też umiemy wymyślić skróty. SAT, Streamsoft Application Deployer, ASEN Application Server Extension, DAMIT, SAMIL, o wiele, mamy bardzo dużo tych modułów, które jak gdyby spełniają nasze wymagania. Podstawa, architektura. Definiujemy architekturę MSMAR, która jest rozszerzeniem architektury NDA, czyli podstawowym budulcem softu jest moduł, który ma serwis i model, który go opisuje. Oczywiście runtime, który to interpretuje. Dodatkowo podejście CQMS, Command Query Model Segregation, czyli w zależności od operacji, które wykonujemy u nas w systemie, albo komenda idzie odpowiednim stosem, tak? Tam są jakieś stringi, jakieś hibernaty. Dane pobieramy czystymi od DBC, model też ma swoje osobne rejestry. Z połączenia tych dwóch podejść mamy bardzo elastyczny interfejs użytkownika. Dlaczego? Bo to interfejs użytkownika patrzy na system i mówi, jakie tu są moduły, jakie tu są widoki, jakie tu są akcje. I on to wszystko interpretuje, tak? Więc u nas warstwa użytkownika jest czymś, jest po prostu interpreterem, jest runtime. Ona interpretuje model. DAMIT, modelowanie bazy danych w bazie danych. To jest narzędzie do tworzenia struktur w bazie danych, jednak najważniejszą jego zaletą jest to, że DAMIT jest źródłem metainformacji dla warstw wyższych. Prawdziwy draft. Czyli jeżeli mówicie, że kolumna jest od 0, to wszystkie warstwy wyższe mogą sobie to wyczytać. Jeżeli mówicie, jaka jest etykieta danego pola, tak samo. Możecie powiedzieć, jaki jest typ tego pola, ale nie varchar 30, ale na przykład NIP. Dzięki temu widoki mogą zastosować odpowiednie formatowanie, a formularze odpowiednią maskę. Więc tutaj jest bardzo, bardzo duża zaleta, tak? Mamy metamodel, który jest interpretowany przez warstwy wyższe. Zobaczmy, jak wygląda widok. Z DAMIT-a wygenerowaliśmy stan. No i teraz mówimy, chcę mieć widok, z jakich kolumn, jakie ma być join. I teraz na przykład interpreter swingowy generuje coś takiego. 0 SQL, czysta deklaracja. Jak tu się pomylić, jak zrobić błąd? Dobra,
pracy z formularzami. Skoro mamy w Dawidzie całe meta informacje, etykiety, typy danych, to dla formularzy my potrzebujemy tylko układ. Jak wygląda formularz i z czego się składa? Zobaczcie, z takiego XML-a i z tego modelu wyskakuje taki formularz, czy to w runtime swingowym, czy to w runtime webowym, jak teraz widać. Podejrzewam, że każdy z Was byłby w stanie napisać taki interpreter i taką wizualizację formularza w dowolnym języku. No, już czas. Zacięło się. Oczywiście, żeby to wszystko było rozszerzalne, modyfikowalne, żeby dało się z tego budować struktury wyższego rzędu za pomocą kompozycji, musieliśmy to wszystko zapakować w jakieś komponenty, tak? Czyli mamy różnego rodzaju akcje, komponenty, widoki drzewiaste, gantowe, tabelaryczne. No i teraz z tego można komponować wyższe elementy, ale żeby było to możliwe, musimy zdefiniować interfejs komunikacyjny takich komponentów. My to nazywamy gniazdo, czyli są komponenty, które mogą mieć gniazda wyjściowe i wyjściowe. No i teraz, żeby na przykład zrobić tabelki master-slave, bierzemy dwa widoki, łączymy je drutem, socket wyjściowy z socketem wyjściowym i wszystko już działa. Mam nadzieję, jestem, tak jak mówiłem, bardzo ciekaw, co wy byście zrobili, albo jakie macie fajne techniki zastosowane we własnych projektach, bo każdy projekt jest inny, ale tak samo ciekawy. Będzie okazja pogadać, również chętnie pogadam o JavaScriptie i ekosystemie, z którym niestety walczymy od jakiegoś czasu i nie ma tam jeszcze zgody w tym małżeństwie, ale zobaczymy. Dobra, dzięki za uwagę.